Składam wniosek o ustalenie liczby wicemarszałków na 6 osób. Kierujemy się bardzo prostą zasadą. Każde ugrupowanie, każdy klub parlamentarny powinien mieć swojego przedstawiciela. Przypomnę, że nie zawsze była to reguła w tej Izbie. W 2015 roku ci, którzy dzisiaj apelują o zasady, złamali tę zasadę. Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego został pozbawiony reprezentacji w Prezydium Sejmu. Zrobiono to w sposób absolutnie urągający wszelkim zasadom. Natomiast, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Szanowni Państwo, jest jedna podstawowa zasada. Prezydium Sejmu jest przeznaczone dla osób, które szanują elementarne zasady parlamentaryzmu. Prezydium Sejmu to miejsce, w którym nie mogą znaleźć się ludzie, którzy przez ostatnie 8 lat w sposób ordynarny łamali polską konstytucję, łamali zasady parlamentaryzmu, którzy w sposób absolutnie bezczelny traktowali tę Izbę jak maszynkę do głosowania. Dlatego klub Koalicji Obywatelskiej z oczywistych względów odmówi poparcia tym kandydaturom, które będą godziły w zasadę demokratycznych zasad w tej Izbie i chciałbym, żeby była to wykładnia dla wszystkich, którzy będą podejmować decyzje w tej sprawie. Dziękuję.